Hej, witajcie w ulubieńcach miesiąca grudnia. W tamtym roku ominęłam tych ulubieńców na rzecz ulubieńców roku, ale stwierdziłam, że tych ulubieńców, których mam w tym miesiącu, nie pokażę w ulubieńcach roku. Także stwierdziłam, że wolę nagrać ten film oddzielnie, a następny film, jaki nagram, to będą właśnie ulubieńcy roku, kosmetyczni oczywiście. Także dzisiaj mam kilka produktów, które polubiłam w tym miesiącu, ale też które odświeżyłam, czyli przez jakiś czas nie używałam wcale i ostatnio właśnie zaczęłam używać i polubiłam je na nowo. Pierwsze, co Wam pokażę, to sztuczne rzęsy i powiem Wam, że o ile się nie mylę, o ile w tamtym roku też je miałam na sobie, a tak mi się wydaje, to teraz były trzecie święta, w które miałam właśnie te rzęsy na sobie. I to są rzęsy z firmy Social Eyes i jest to seria Vamp. Puste opakowanie ze względu na to, że mam teraz te rzęsy też na sobie. Ja ostatnio właśnie ich używałam często, ponieważ takie bardzo polubiłam. Znaczy, ja się zakochałam w nich od pierwszego wejrzenia, tylko stwierdziłam, że są to jednak takie rzęsy bardziej wyjściowe, mocniejsze i takie bardziej okazjonalne, takie bardziej szczególne. I właśnie tak mi się wydaje, że dwa lata temu na pewno miałam je na sobie na Wigilię, ponieważ mam zdjęcie wtedy stamtąd. W tamtym roku też mi się wydaje i teraz też miałam i na Wigilię, i w pierwszy dzień świąt. Powiem Wam, że te rzęsy są przepiękne. One mają taki zewnętrzny kącik mocno zagęszczony, ale co mi się w nich podoba, ja jeszcze muszę zobaczyć się w lusterku, właśnie ten kącik zewnętrzny jest taki mocny, mocny. Nie wiem, czy to widzicie dobrze, ponieważ one nie są jakoś takie mocno podkręcone, tylko bardziej takie delikatniejsze, ale właśnie ten zewnętrzny kącik jest mocno podkreślony. W tej wewnętrznej części te rzęsy są dużo rzadsze, ale to, co mi się w nich najbardziej podoba, to fakt, że one są bardzo łagodnie zakończone. Są takie właśnie drobne, rozchodzą się na różne strony, wyglądają jak gęste, naturalne rzęsy, nie są jakby idealne. Są właśnie tak fajnie rozproszone i dają bardzo fajny efekt na oku, ponieważ dają taki efekt bardzo naturalny, ponieważ właśnie to nie jest tak jak w tych wszystkich rzęsach, że każda jest po prostu w tą samą dokładnie stronę wywiniętą. Te one są właśnie takie troszeczkę w różne strony idące i przez to wyglądają jak naturalne, na bardzo gęste naturalne rzęsy, ale jednak. To mi się bardzo podoba i naprawdę fajnie wyglądają do wielu makijaży, do takich naturalnych, żeby tylko delikatną zrobić kreskę, przykleić i super sprawa, ale też do mocniejszych właśnie makijaży, gdzie chcemy podkreślić ten zewnętrzny kącik. Ja, jak wiecie, lubię bardzo maskary z L'Oreal i najbardziej mi do tej pory przypadła do gustu Sau Couture, czyli ta w fioletowym opakowaniu ze złotą nakrętką. Ta też jest dobra, też bardzo fajnie się sprawdza, ma bardzo fajną szczoteczkę, mocno rozdziela, mocno pogrubia rzęsy, mocno wydłuża, bardzo ładnie się prezentuje, jedyny jest troszeczkę minusik taki, że jest troszeczkę bardziej sucha, w sensie, że dużo szybciej wysycha i niestety się kruszy. Tak jak przyklejam te rzęsy, które nie są najłatwiejsze do przyklejenia, to Wam też powiem od razu, ponieważ one nie są tak mocno wygięte, tylko ten pasek jest jakby taki, nie jest sztywny, ale jest taki bardziej prosty, przez co ciężej jest naklejać. To zauważyłam właśnie, że podczas naklejania ta maskara się troszeczkę kruszy z rzęs. W ciągu dnia tego nie zauważyłam, ale ona po prostu ma też bardziej suchą konsystencję i już teraz wiem, że długo już ze mną nie będzie, ale ogólnie efekt bardzo fajny daje i bardzo fajnie i warto wypróbować, aczkolwiek jeśli mam kupić ponownie, to raczej to będzie ta fioletowa, ale powiem Wam szczerze, że ogólnie jest warta przetestowania. Następnie pokażę Wam dwa produkty do brwi, którymi aktualnie mam podkreślone brwi. Są to dwa produkty z Limana i na początku pokażę Wam Brow This Way Brow Sculpting Kit, czyli taki zestaw, gdzie znajduje się cień oraz wosk do brwi. Ja mam w odcieniu 002 Medium Brown. Powiem Wam szczerze, że ja tego wosku nie używałam, ale tak naprawdę nie odczuwałam potrzeby, ponieważ moje brwi naturalnie są dosyć mocno ułożone, także nie potrzebują takiego mocnego utrwalenia. Ja używam żeli zawsze do brwi, ale to też nie dlatego, żeby je utrwalić tak właśnie w jednym kształcie, ale bardziej, żeby je jeszcze wypełnić, zagęścić i podkreślić mocniej albo rozjaśnić, co Wam zaraz powiem. I tak, tutaj mamy taki cień, on jest, powiem Wam, że taki bardziej neutralny, także jeśli macie takie typowo chłodne włosy, to raczej Wam ten odcień akurat nie będzie pasował, ponieważ on jest taki właśnie neutralny, może delikatnie wpadać w ciepłe tony i te ciepłe tony będzie widać właśnie przy takich typowo chłodnych włosach. Ja mam te włosy takie, no, trochę srebrne, ale niekoniecznie, ponieważ one dalej mają coś ciepłego w sobie, one są bardziej takie neutralne. Także mi jak najbardziej ten odcień pasuje, w szczególności jeśli mieszam właśnie z żelem, który Wam zaraz pokażę. Także ostatnio polubiłam właśnie aplikację cienia ze względu na to, że jest to dużo szybsza forma niż jakbym chciała to robić pomadą. Tak naprawdę taka sama szybkość jak kredką, ale ostatnio właśnie kredek nie używałam, tylko używałam cienia i bardzo łatwo, szybko jest wypełnić, gdzie nie mamy jakby dużej ilości produktu, tylko właśnie delikatnie można przeciągnąć ten cień po brwiach, przeczesać spiralką i jest taki bardzo naturalny efekt.
Także to mi się ostatnio bardzo podoba, co ja do tej pory nigdy nie używałam tak naprawdę cieni do brwi, a to się zmieniło, także jest na plus. Następnie mam żel do brwi, jest to też ta seria Brow This Way, Brow Styling Gel i to jest odcień 001 Blond. Co bardzo lubię w tym żelu, to fakt, że on mi te brwi rozjaśnia. Ja mam swoje naturalne, dosyć ciemne brwi, bo też mam dosyć ciemny swój naturalny kolor włosów, tak samo brwi też mam w ciemnym odcieniu. I jakiegokolwiek cienia bym nie używała, jakiej kredki bym nie używała, jak bardzo jasnej, to nigdy nie uzyskam jasnego efektu na brwiach, ponieważ no, te brwi są ciemne. Nawet jak używam bardzo jasnej kredki do brwi, mam taką jedną z SS, która jest ekstremalnie jasna, która tak naprawdę nic mi na tych brwiach nie daje, ponieważ ich nie wypełnia, nie wyrysowuje tego kształtu. Ona jest bardzo jasna, dalej te brwi mam ciemne. Także ja lubię używać takiego po prostu naturalnego odcienia koloru, czy kredki, czy brwi, czy pomady. Następnie użyć żelu, który właśnie te brwi mi rozjaśni. Ten daje taki fajny efekt, ponieważ mocno te brwi rozjaśnia. Sprawia, że są takie bardziej neutralne, naturalne i dodatkowo też utrzymuje te brwi. Powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że bardziej go lubię niż ten żel z L'Oreal, którego do tej pory używałam, ponieważ tamten jest delikatniejszy, jeśli chodzi o to rozjaśnianie. Ładniej utrzymuje co prawda te brwi, ale daje taki właśnie delikatny połysk, takie delikatne drobineczki, które są bardzo słabo zauważalne, ale są, a ten daje właśnie taki bardziej matowy efekt. Także ten produkt naprawdę bardzo, ale to bardzo lubię. I tak na co dzień, jeśli chodzi o mój makijaż brwi, to ja nigdy ich nie wypełniam czy kredką, czy cieniem, ale tylko używam właśnie takich żeli, po prostu, żeby je szybko przeczesać, żeby delikatnie je właśnie zagęścić, wypełnić te luki. I to mi na co dzień wystarczy, ponieważ ja mam swoje naturalnie bardzo gęste rzęsy, brwi. Co mamy dalej, to jeszcze mam cień do powiek z firmy Milani. Jest to kolor, który nazywa się 03 Bella Cappuccino. I to jest taki bardzo fajny, naturalny odcień brązu. Jest to taki dosyć neutralny kolor. Nie jest zbyt mocny, jest właśnie taki delikatny, nie jest zbyt mocno pigmentowany. Ale dzięki temu mi się bardzo podoba do używania na co dzień. Wtedy, kiedy chcę delikatnie podkreślić załamanie, kiedy mam właśnie taki, robię szybki makijaż, gdzie nakładam korektor, puder na powieki, ale jednak wtedy no, to załamanie znika. To chcę je po prostu na nowo wycieniować i właśnie robię to tym cieniem, ponieważ daje to bardzo naturalny efekt, bardzo delikatny, nic mocnego, nic rzucającego się w oczu. Tak naprawdę to wygląda, jakbyśmy ten cień miały po prostu w tym załamaniu. Także ten produkt Wam bardzo polecam. Jest to matowy cień, ale jest niesamowicie taki kremowy, bardzo ładnie się rozprowadza. Jest bardziej taki właśnie kremowy, satynowy w swojej strukturze, bardzo ładnie wygląda właśnie w załamaniu. Ja mam go dzisiaj w załamaniu, ale dzisiaj miałam ochotę właśnie na ciemne, brązowe usta, także stwierdziłam, że potrzebuję czegoś cieplejszego jeszcze właśnie w załamaniu, także dodałam innego cienia, takiego ciepłego z paletki Too Faced Semi Sweet Chocolate Bar, także ten kolor już nie jest oddany, ale ogólnie ten cień bardzo lubię. Następnie pokażę Wam róż, który jest ulubieńcem od dłuższego czasu, już pokazywałam Wam kiedyś w ulubieńcach, ale pokażę Wam dlatego, że właśnie ostatnio sięgałam bardziej po takie ciepłe odcienie różu, gdzie do tej pory przez długi czas używałam tego różu z NYXA Ombre Blush w odcieniu Mauve Me, który jest taki ekstremalnie chłodny, to jest taki właśnie odcień mauve, czyli taki różowo-fioletowo-szary, chłodny odcień ekstremalnie, a właśnie ostatnio sięgałam po coś takiego bardziej ciepłego, bardziej takiego z drobinkami, z połyskiem i mam go dzisiaj właśnie na policzkach. Jest to róż z MAC-a, jest to Mineralize Blush w odcieniu Warm Soul. Jest to jeden z takich bardziej popularnych odcieni róży z MAC-a. Z tego co mi się wydaje, przynajmniej na YouTubie jest jednym z bardziej popularnych. Ten odcień wygląda tak. Jest to taki brzoskwiniowy odcień wpadający w złoto. Ma delikatnie różowe tony w sobie, ale są one bardzo, ale to bardzo delikatne. Wygląda na policzku super. Tak się ten kolor prezentuje zaraz po tym cieniu. Gdzie? Ten. Tu jest cień, tu jest róż. Jest właśnie taki trochę brzoskwiniowy, trochę wpada w róż z takim złotym połyskiem. Przepięknie wygląda na policzkach. U mnie wygląda tak bardzo, bardzo ciepło, ale mi się ten efekt bardzo podobał właśnie do takich ciepłych ust, typu brązowe. Jest bardzo delikatny, tak naprawdę tym różem sobie krzywdy nie zrobimy. Ładnie podkreślimy policzki, ładnie się ten produkt rozciera właśnie do takiej mgiełki, że nie ma żadnych ostrych granic. Także to mi się bardzo podoba. Ja ogólnie róże z MAC-a bardzo lubię. Mam w sumie 3. 2 z serii Pro Longwear. Nie wiem, czy one dwa są z serii Pro Longwear. Jeden jest na pewno z serii Pro Longwear. Jeden może być klasyczny, a może być też z Pro Longwear i ten Mineralize Blush i na pewno dokupię jeszcze więcej odcieni, raczej takich bardziej unikalnych, których nie znajdę gdzie indziej, bo właśnie
Do tej pory takie dwa kupiłam. I co teraz? Co jeszcze patrzę na tą swoją ściągę? To teraz już mam same rozświetlacze do pokazania. Mam tutaj trzy rozświetlacze. Pierwszy rozświetlacz jest to Make Up Revolution Vivid Baked Highlighter odcień Peach Light. Ja go ostatnio kupiłam. Kupiłam właśnie na Black Friday z Lady Makeup, ponieważ ostatnio nie mogłam go trafić. Ja na niego czaiłam się w Hebe moim, ale niestety cały czas nie było, a nie wybrałam się na żadną podróż, żeby go kupić. Poczekałam po prostu, a akurat robiłam zamówienie. Była promocja, także skorzystałam. Jest to ogólnie taki różowy rozświetlacz, jest bardzo jasny. Tutaj może nie widać, przynajmniej w podglądzie nie widać, ale jest to jasny odcień, który wpada w róż. I w zależności od tego, jaką macie cerę, jeśli macie taką typowo ciepłą, tak jak ja mam, albo bardziej taką neutralną, to ten róż będzie widoczny. Nie będzie to efekt bardzo mocny, ale jednak widać, że jest to odcień różowy. Mi się to podoba, ponieważ ja nie do końca lubię takie bardziej naturalne rozświetlacze, lubię jak mi się mój highlight dorzuca w oczy, także to mi się osobiście bardzo podoba. Tak samo mam z tej serii rozświetlacz właśnie ten złoty, który tak wpada nawet w zielone tony odrobinę. Mi się to bardzo podoba, to nie jest nic takiego delikatnego, nic co niektóre osoby by nałożyły na co dzień, ale mi się to osobiście bardzo podoba. Kolejny rozświetlacz będzie z Golden Rose i jest to Mineral Terracotta Powder w odcieniu 08 Radiant Highlighter. Produkt prezentuje się tak, jest ogromny, jest wypiekany, 12 gramów ma, no to w sumie nie jest jakoś mega ogromny, ale jest dosyć duży. I powiem Wam, że ten produkt lubiłam używać bardzo te cieplejsze dni, co prawda, ale tak mi się wydaje, że go nie pokazywałam w ogóle Wam w tym roku w ulubieńcach żadnych, także stwierdziłam, że dzisiaj właśnie w tych ulubieńcach Wam pokażę. Teraz wydaje mi się, że on jest odrobinę dla mnie za ciemny i tak jak widać tutaj, on wcale na taki jasny nie widać. Ciężko mi pokazać, o, żeby odbijał światło. On jest teraz odrobinę dla mnie za ciemny, także on jest fajny, jeśli mamy taką ciemniejszą karnację, bo do jasnych karnacji niestety pasować nie będzie. Spróbuję Wam nałożyć w jakimś innym miejscu, żeby Wam pokazać. Ładnie odbija światło, jest on dosyć mocny, co ciężko mi tutaj pokazać akurat, ale naprawdę bardzo ładnie wygląda, fajnie wygląda na ciemniejszych karnacjach i Wam osobiście bardzo polecam, jeśli macie taką ciemniejszą karnację na poziomie, na jakim poziomie? Tak, W3, W4 z L'Oreala, Trumacz, z Revlona Color Stay, jeśli używacie, to jakiś tam odcień 300 w górę, to wtedy ten rozświetlacz będzie Wam pasował. Kolejny i już ostatni rozświetlacz to będzie paletka ze Slika, tylko Wam trochę wytrę, żeby nie było widać odcisków palców, ponieważ opakowanie jest takie, że niestety te odciski zostają. Także jest to piękne, takie złote, lustrzane opakowanie, które ładnie się odbija i tak naprawdę można z niego korzystać jak z lusterka, co prawda daje taki ciepły efekt, ale jednak. Także to jest paletka Highlighting Palette w odcieniu Solstice, czyli ta z takim fioletowym odcieniem, którego w sumie na twarzy jeszcze nie używałam, ale na pewno użyję. To tak, paletka prezentuje się tak, tak będzie najlepiej widać, żeby nie oślepiać Was odbiciem z softboxów właśnie z tego opakowania. Jeśli chodzi o tą paletkę, to ja się zakochałam w tym odcieniu tutaj, który jest najbardziej popularny. Jest to taki odcień, w opakowaniu wygląda na taki beżowo-ciepły odcień, a tak naprawdę na mojej skórze on wygląda tak bardziej neutralnie, nawet odbija się delikatnie na taki chłodny odcień. Tak właśnie wygląda na skórze, na twarzy, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie, jest bardzo mocny, wygląda super na co dzień. Nie widać w nim żadnych drobinek tak naprawdę, tworzy fajną taflę. Tutaj też w rogu jest jeden odcień kremowy. Bardzo dużo osób go używa właśnie do używania pod ten prasowany. Powiem Wam dlaczego, ponieważ to, jaką moc daje ten rozświetlacz, jeśli nałożymy jeden na drugi, to bije po oczach. To naprawdę by z kosmosu było widać, ponieważ to jest wtedy taka tafla. Ja tej mieszanki na pewno użyję kiedyś na oczach, ponieważ no, podoba mi się bardzo. Widzicie, jak to wygląda. Jak to bym miała na kościach policzkowych, to naprawdę z kosmosu by było widać. Także tutaj pokażę Wam. Tu mamy rozświetlacz samodzielnie. On też, jak odbija światło, bardzo ładnie wygląda, ale tutaj mamy nałożony kremowy na... prasowany na kremowy. Ale powiem Wam, dlaczego mi się ta mieszanka nie spodobała przy pierwszym użyciu. Na szczęście używałam tych dwóch produktów razem wieczorem, od razu jak dostałam przesyłkę, a nie po prostu rano przy aplikacji makijażu. A to dlatego, że w momencie, kiedy odbija się światło z tego rozświetlacza,
to daje taki właśnie fajny efekt, bardzo ładne lustro. Czyli jakbym była w takiej pozycji, tutaj właśnie na kościach policzkowych, ten rozświetlacz bym się odbijał jeszcze mocniej, byłoby super efekt. A kiedy od rozświetlacza nie odbija się żadne światło, czyli jak mamy właśnie twarz skierowaną w przód, nic tutaj się nie odbija, to wtedy rozświetlacz prezentuje się tak. I to właśnie miałam na twarzy, jak pierwszy raz spróbowałam tej mieszanki i miałam po prostu tutaj dwie takie linie ciemniejsze, no bo jak widzicie właśnie pod takim kątem, ta mieszanka jest bardzo ciemna. Jak odbija światło jest super, jak nie odbija światło to jest bardzo ciemna i tutaj miałam po prostu dwa takie paseczki. Tylko tej mieszanki użyłam w takiej bardzo ekstremalnej ilości, także spróbuję to zrobić troszeczkę delikatnie, żeby zobaczyć, czy uda mi się tą taflę, tą ekstremalną moc wybić z tego prasowanego rozświetlacza, ale przy tym zostawiając moją twarz w normalnym stanie. Ale z tego prasowanego odcienia jestem bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o ten odcień, to on jest stanowczo dla mnie za jasny. On będzie bardzo fajny dla jasnych karnacji, takich praktycznie białych, ponieważ jest to takie białe złoto, wpadając delikatnie w żółte tony. Jest on bardzo mocno pigmentowany, ale tak jak mówiłam, no jest ekstremalnie jasny. I muszę spróbować właśnie tego takiego liliowego odcienia. Jest ciekawa, jak on by wyglądał na twarzy. Także to by byli już wszyscy ulubieńcy grudnia, jakich miałam. A dajcie mi znać, co są wasi ulubieńcy, ponieważ dawno nie testowałam nic nowego, także potrzebuję czegoś nowego w swoich zbiorach. I to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!